MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. Tak, moja ocena. Uważam, że bardzo pozytywnie, pomimo tego, że przez pandemię, która nas dotknęła, nie mogliśmy dograć do końca. Tak naprawdę nie dowiemy się, na którym finalnie miejscu byśmy skończyli. To oceniam go naprawdę bardzo pozytywnie. Fajna drużyna mi się zdeklarowała w tym sezonie. Świetnym byliśmy kolektywem, bardzo dobrze się dogadywaliśmy na boisku i poza boiskiem, co jest ważne, żeby stworzyć fajną ekipę. I na to się przełożył wynik, tak? I nasza gra sportowa na boisku. Tak, to jest świetny fachowiec, świetny trener. Cieszę się, że zostaje na kolejny sezon. Jest bardzo doświadczony, zwraca na każdym treningu uwagę na mojej pozycji, tak naprawdę na wszystko, na atak, na ułożenie ręki, na atak wysoki, kierunkowy, po bloku, na zagrywkę, na wyrzut, tak naprawdę na każdy taki detal. I to jest bardzo ważne, bo właśnie te detale później... Od tych detali jest ważne na meczu, tak? Czy zdobywamy dany punkt w ważnym momencie, czy nie. Czy wykonujemy asa w ważnym momencie, albo jakąś pozytywną akcję dla naszej drużyny. Urodziłem się w Olsztynie, ale mieszkam większość swojego życia, tak naprawdę odkąd pamiętam, mieszkam w Barczewie, mała mieścina. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i tam zaczynałem swoją przygodę z siatkówką, bodajże chyba w podstawówce. W podstawówce poszedłem do gimnazjum, poznałem świetnego trenera Rafała Surmańskiego, którego też pozdrawiam oczywiście. I on jakby nakierował mnie, pokazał mi, czym jest siatkówka, jak się bawić tą grą. No i później namawiał mnie serdecznie, żebym poszedł do Olsztyna, znalazł klub i tam dalej kontynuował swoją przygodę z siatkówką. Bo zobaczył coś we mnie, uwierzył. Później trafiłem do UKS Tempo 25 Olsztyn, do Czesława i Błażeja Kolpego. I później już kadet, junior. Następnie AZS, druga liga. Tam rok byłem, UWM AZS, druga liga, następnie 3 lata w Ostrołęce, raz w pierwszej lidze, później 2 lata w drugiej. Tam zakwalifikowaliśmy się do finału drugiej ligi. No i następnie, znaczy w sumie niedużo nam brakowało, żeby awansować z powrotem, wprowadzić Ostrołękę do pierwszej ligi. No, niedużo brakowało tam set i by się nam udało, no ale niestety. Następnie trafiłem razem z Jakubem Macyrą i trenerem Mateuszem Mielnikiem do Suwałk tutaj. Fajna ekipa, fajna drużyna się deklarowała, fajna drużyna tak naprawdę z taką historią w pierwszej lidze. Wszyscy pozytywnie się wypowiadali na temat Suwałk. Tym bardziej ja bardzo się cieszyłem, że tutaj trafiłem. No i faktycznie myliłem się. Stworzyliśmy fajną drużynę i zrobiliśmy bardzo fajny wynik, który podejrzewam, że nikt by nie obstawił w ciemno, że awansujemy w tamtym roku do Plus Ligi, tak? I zrobimy trochę taką niespodziankę wszystkim. Ale udało się. To jest pozytywne. Tak, zostaję na kolejny sezon, z czego też bardzo się cieszę. Kolejny rok w Plus Lidze będę mógł się rozwijać. Podkreślam cały czas we wszystkich wywiadach, że jestem młodym zawodnikiem. Już mam, w czerwcu będę miał 25 lat, więc już aż taki młody nie jestem. No stary też nie mogę się nazywać starym zawodnikiem, ale cały czas rozwijającym się, cały czas chcę się rozwijać i będę się rozwijał.
I cieszę się, że zostałem na kolejny sezon w Plus Lidze, tutaj na pewno mam dużo rzeczy do poprawy i będę starał się je poprawiać, a przy tak dobrym szkoleniowcu, jakim jest Andrzej Kowal, na pewno to się uda. Zapraszam wszystkich na mecze, kibicujcie, wspierajcie drużynę Suwałkę, bo naprawdę warto. Pokazaliśmy w tym sezonie tak naprawdę, no już można powiedzieć, że w tamtym, pokazaliśmy, że warto nas wspierać, warto jeździć, co pokazała nieliczna grupa kibiców, która jeździła tak naprawdę na każde nasze spotkania. Stąd pozdrawiam panią Mariolę, która mieszka w Kędzierzynie. Jeździła tak naprawdę na chyba wszystkie nasze mecze i to naprawdę w różnych zakątkach Polski, wraz z mężem oczywiście, pozdrawiam. Świetnie, to jest tylko brać przykład z takich ludzi, to jest świetne, to jest dla nas fajny, świetny był impuls, gdzieś byliśmy na drugim końcu Polski, że taki mały transpercik, jest cała hala przeciwnej drużyny kibiców i taki mały transparencik Suwałki, tak? To aż raduje, aż cieszy, to jest bardzo pozytywne. I przede wszystkim chcę pozdrowić moich rodziców, którzy tak naprawdę odkąd zacząłem grać w siatkówkę, wspierają mnie, dopingują, jeżdżą na wszystkie spotkania, na wszystkie mecze, które mogą. W tym sezonie byli chyba na 90%, więc bardzo się cieszę, bo strony też jeździli. Pozdrawiam was, kocham was bardzo. Trzymajcie tak dalej. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.